Cześć mistrzowie, późna pora trochę, dlatego też to nagranie będzie takie jakie jest. W każdym bądź razie mamy dosyć duży progres, bo mamy wydech do harta gotowy. Gary go dospawał do końca, już wstawił wzmocnienie tutaj pod końcówkę. Dodatkowo również, jak widzicie, tu już jest materiał, jest blacha perforowana, zwijam sobie, robimy sobie końcówkę. Tutaj mamy wyfrezowany wcześniej talerzyk, jeden z czterech. Wygląda to tak. Wyszło to moim zdaniem całkiem nieźle. Poszło to dużo lepiej Tomkowi niż poprzedniemu spawaczowi. Dodatkowo również Tomek dorzucił mi tutaj materiał w postaci właśnie blachy perforowanej i rury na końcówkę, która jest tam w kartonie. Zaraz będziemy tutaj to modzić. W każdym razie z wydechem przyjechała też głowica z powrotem. Oczywiście również tłok wrócił do harta, także będziemy mogli złożyć górę. Mam też wydech, to przefrezujemy ten cylinder. No ale robi się późno, także biorę się za zwijanie tutaj, za sklecanie tej końcówki. Na koniec Wam po prostu pokażę, jak ona wygląda po prostu, bo czas goni. Tu jest ciemnie, może będzie lepiej widać. W każdym razie tak to wygląda. Jest na zewnątrz rura aluminiowa, jakaś tam szlifowana, satyna. Przód, aluminium, wewnątrz oczywiście rura perforowana plus wata. Jak to zostało wykonane? Otóż no, rura aluminiowa, no to wiadomo, wewnątrz jest ta perforowana rura, no to też wiadomo, o co biega, wata też wiadomo. Dekle zostały wykonane w taki sposób, że są jakby dwa z przodu, dwa z tyłu. Ten pierwszy, który tu widzicie, jeszcze jest niewciśnięty, wchodzi do tej rury zewnętrznej, ale pozwala tej rurce perforowanej wejść tutaj w ten dekiel, który jest ucięty oczywiście na wymiar. Wtedy przychodzi na to, to oczywiście wchodzi do wewnątrz, wtedy przychodzi drugi dekiel, ten, który już jakby blokuje tą rurę perforowaną i nie pozwala jej wejść. Całość jest skręcona trzema szpilkami na przelot przez całą jakby tutaj wysokość tego tłumika. Z tej strony mamy już stożkowe śruby schowane, tak żeby nie wystawały. No, ogólnie taka chyba najprostsza możliwa do wykonania końcówka. No wiadomo, przydałoby się to popolerować i tak dalej, ale no, mam jeszcze pomysł, żeby zrobić sobie taką rurę właśnie w czarnej anodzie czy coś, ale to wiadomo za jakiś czas, także sorry, ale no był bałagan od tej waty i tak dalej. Zeszło poza tym trochę dłużej niż myślałem. Mam już bezbarwną tutaj farbę VHT. Plan zakłada, żeby prysnąć nią już dyfuzor na gotowo. Za chwilkę się zajmiemy tutaj wymianą szpilek w cylindrze. To w cylindrze jeszcze na ciutkę dłuższe, bo sobie tam wymyślimy jeden patent i poszerzymy tutaj ten otwór. Spróbujemy go dzisiaj uruchomić, zobaczyć jak to chodzi, czy jest jakiś efekt. No i może się kawałeczek przejechać, co prawda. No nie ma błotnika, ale coś tam spróbujemy wymyślić. Jest ta pogoda troszkę taka, jaka jest, ale no za długo czekałem, żeby się tym nie przejechać i zobaczyć, jak to chodzi. Także dobra, jedziemy z robotą. Będę jeszcze musiał szybko skoczyć, wyciąć uszczelki, ale to wszystko w trakcie prac. Także jedziemy z robotą. Wydech odtłuszczony i pryśnięty już bezbarwnym. Pierwsza warstwa. Za 10 minut kładziemy następną, później jeszcze jedną. No i spróbujemy go wygrzać. Co prawda te cykle tutaj grzania na tej puszce są jakieś tam określone. Wyższe, niższe temperatury. No generalnie nie możemy tego założyć za bardzo do na wygrzanie do motocykla, z tego względu, że wiadomo, on jest na dotarciu. No i nie będziemy go tam 20 minut na wolnych obrotach uruchamiać ani nic, zresztą, no bo wiadomo. Użyjemy opalarki, podłączymy ją, jakby tutaj zostawimy gdzieś tam na 15 minut, zasymulujemy jakby pracę, wiadomo, silnika, żeby to się wygrzało najpierw z jednej, później trochę z drugiej strony. No ogólnie zobaczymy, jak to tam wyjdzie. No taki minus, jeśli chodzi o używanie stali zwykłe jakby, a nie kwasiaka, bo kwasiaka to już by można było po prostu wtedy tam zostawić, żeby ten efekt jakby tego ciemniejszego śladu przy spawaniu zostawić. Także dobra, to mamy gotowe. Prysnę jeszcze jedną warstwę, polecę, wytnę szczelki. Wycięte już tutaj do cylindra, minimalna korekta, no bo wiadomo, to była też ręczna robota, więc ciężko tak się wstrzelić.
Tutaj mamy do wydechu, do końca między dyfuzor, a końcówkę jest też już wycięta uszczelka. W tej chwili próbuję tutaj wygrzać tą farbę. Zbudowana to jest taka szubienica, no ogólnie trudno powiedzieć, nie no, tu bije normalnie ciepłym powietrzem, no nie jestem w stanie tego uruchomić na 20 minut czy coś. Na wolne obroty, ani nie jestem w stanie tego zmieścić w jakimś piekarniku, żeby to wygrzać tak jak powinno być, jakby jakiś piec do farby proszkowej, coś też inaczej. No zobaczymy jak to tam wychodzi, więc za 15, trzecia, zostawimy dźwig na 15 minut, damy mu wystygnąć, później powtórzymy. Wcześniej już zaczął być taki matowy, w ogóle ta blacha też przyciemniała po prostu w momencie jakby pryśnięcia tego. Jeśli chodzi o końcówkę, to został złożony też już tył, tak więc jest na gotowo. Tutaj wiadomo, ten dekielek jest luźny, bo on będzie dociśnięty po złożeniu tego w całość. Grzejemy ten wydech jeszcze chwilę, czekamy aż wystygnie, powtórzymy te cykle. W tym czasie ja tutaj będę, dotnę sobie te szpilki i poszerzymy tutaj to, żeby było grało już. Poprawimy ciut uszczelkę, no bo wiadomo, ona tam minimalne, tam są jakieś różnice. Założymy, sprawdzimy squish, wszystko, przyniosę głowicę i będziemy jechać dalej. Dobra, mamy prawie że godzinę 18. Lecę coś zjeść. Sprawa wygląda tak, że zrobiliśmy takie trzy cykle grzania. Ten ostatni był taki najintensywniejszy. Zobaczymy ten lakier ogólnie. Widzę, że no świecący, robi się miękki pod wpływem temperatury. No zobaczymy, co to warte. Na razie to jak stygnie, to jest fajne. Jak się robi ciepły tak mocno dosyć, no to jest jak jest. Może jest naprawdę fajnie na dworze i można to dzisiaj odpalić, więc trochę podgoniłem i naprawdę opuściłem się tu w tym nagrywaniu. Cylek jak widać jest założony już, sprawdzony jest squish, wkręcone są bardzo długie szpilki, no ale to tak jak mówiłem, przez to, że potrzebne będą tu sprężyny do tego wydechu. Został poszerzony sam ten początek tego, znaczy koniec właściwie tego kanału, tutaj już samo to podfrezowanie. No nie ma żadnego kontaktu z głowicą, wszystko wygląda ok, squish jest równiutki. Obraca się wszystko całkiem fajnie. Głowica dociągnięta kluczem. Za chwilkę jeszcze raz dociągniemy. Oczywiście po nagrzaniu. Zakładamy gaźnik, smarujemy filtr. No i za pół godziny, gdzieś ten za godzinę może ten wydech tam ostygnie. Założymy go, dorobimy tutaj mocowanko i spróbujemy go uruchomić. Przy okazji też wyczaiłem, że łożysko w główce korbowodu jest na 2-3 igłach przygrzane na krawędzi, jest lekko takie niebieskawe, fioletowe. Wysoce prawdopodobne, że przez ten stopień sprężania po prostu temperatura została przekroczona. Poza tym to też jest łożysko jakieś tam najbardziej podstawowe, które było w zestawie z korbowodem. Poskładałem to wszystko, ale już sobie spisałem wymiar tego łożyska, zamówimy jakieś to łożysko lepsze, zamówimy też nowe zabezpieczenia tłoka, żeby to wiadomo też zabezpieczyć przed jakimś tam wypadnięciem. No i ogólnie no i tyle w sumie, no idę jeść, składam to za chwilę, wydech stygnie. Kupiłem trochę lepsze paliwo na Shellu, kupiłem też olej trochę droższy, kupiłem tym razem iPona, zobaczymy na ile to tam się zda. Wy to widzicie odwrotnie, w każdym razie jest 17 kwietnia 2021, 17:28. Podaję też stan licznika, 1535 km i 200 metrów, to jest dwójka na końcu, to czerwone to są metry. To są kilometry, dziesiątki, setki, tysiące. No taki ma przebieg.
trzeba to wszystko wyregulować, nie? Ale... Fajnie. W sumie tak nie za głośno, nie ten. No i wydaje mi się, że jest ten moment taki, że wiesz, no na razie jeszcze jest tak do wyregulowania, bo w ogóle filtr jeszcze nasączyłem olejem, też jeszcze za mało powietrza dostaje. Ale fajnie chodzi. Tak mi się wydaje, że jest okej. Nie grzeje się jakoś tak, no wiadomo, on jest też nowy tłok, jest to też on będzie trochę inaczej. Fajnie. Mnie się widzi. Mhm. To też fajnie wyszło, nie? Mhm. Nie byłem tak przekonany, nie? Czy właśnie, czy on na czarno go zrobić, czy właśnie zostawić go z tym bezbarwnym, nie? Się widzi. To najważniejsze. Udało się ten set uruchomić, no czyli te 40 mm tłok, 4-pług i tyle. Jest wydech, jest głowica od Yamahy. Chodzi to dość ogólnie, na bez ssania nie chcę chodzić. Trzeba to wszystko wyregulować, jest po raz pierwszy filtr zaimpregnowany olejem, no jak widzicie też tutaj sposób na sprężyny niestety, ale sposób niestety na sprężyny również działa średnio. Znaczy może nie tyle co średnio działa, ale no zobaczcie jak jest tutaj za dużo paliwa i to o ile. Później no trzeba to wszystko, trzeba je po prostu zobaczyć. No. Przejechałem się, aha, ile zrobił w ogóle? Zrobił, była końcówka 3,52, teraz jest 3,57, więc 500 metrów zrobił, więc w dupie z hejterami. Sam wydech moim zdaniem wyszedł całkiem fajnie. Mógłby tu co prawda już pod koniec szybciej zacząć iść do góry, ale myślę, że i tak wygląda całkiem fajnie. Zobaczymy jak z trwałością tego lakieru bezbarwnego, czy to się w końcu twardy. Znaczy, no jest twardy, nie jest ten lakier miękki. No zobaczymy jak to tam będzie wyglądało z czasem. No, końcówka całkiem fajnie działa. Ogólnie myślałem, że będzie dużo głośniejszy. Fajnie to cicho chodzi. Także jeśli chodzi jakby o kwestię silnika, no to zostanie wymiana łożyska tutaj w główce. Ogólnie też w jakimś tam zakresie czuć, że się chce poderwać jakoś tam do lotu, także myślę, że jak się to podreguluje, to ten wydech no ma prawo działać. Myślę, że no może to być całkiem fajnie. No. No ale taki achievement jest już odhaczony u mnie. Wydech chciałem zrobić, no zrobiłem poniekąd z pomocą Garego. Udało się to zrobić, jest też końcówka oczywiście. Jakoś to tam działa, nie rozpadło się przy odpalaniu, także ja jestem zadowolony ogólnie z tego. Szkoda, że wyszło tak ciemno, nie idzie jakieś fajne miniaturki niestety już o tej godzinie zrobić. Najważniejsza kwestia w tej chwili to jest ten nieszczęsny bagażnik z chromu. Jak on przyjdzie, to będzie można założyć tylne kierunkowskazy, lampę, błotnik i tablicę i ruszyć na przegląd w końcu, no bo inaczej takie wiadomo, jeżdżenie koło domu to też jest tam gówno, nie regulacja, trzeba się gdzieś po prostu przejechać kawałek dalej, żeby zobaczyć jak to się wszystko sprawuje i jak to wszystko chodzi. No nie wiem, mam nadzieję głębokie, że w przyszłym tygodniu ten bagażnik do mnie wróci i będę mógł coś tu zacząć działać. Tak więc tradycyjnie chciałem podziękować wszystkim moim patronom za wsparcie, jakie mi okazało, dziękuję wam bardzo panowie, panie. Dziękuję również wszystkim moim widzom. Bardzo wam dziękuję za poświęcony czas. Zachęcam wszystkich nowych widzów oczywiście do subskrybowania kanału. Tu po tej stronie klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco. Zachęcam już oczywiście do dostania łapek tylko i wyłącznie tych w górę.
To zawsze też jakaś motywacja oczywiście jest do pisania komentarza. Zachęcam oczywiście do zaglądania na Facebooka, na Instagrama. No i do zobaczyska następnym razem. Cześć, pozdro.